kasynie w hotelu Fajker, gdzie odbywa się fototrip, czyli warsztaty fotograficzne związane z podróżą. Jesteśmy już praktycznie ku końcowi pierwszego dnia, gdzie za chwilę odbędzie się, rozstrzygnie się konkurs fotograficzny i zapraszam. Wszystkich początkujących fotografów chciałem zachęcić do sięgnięcia po książkę Briana Petersona pod tytułem Kompozycja bez tajemnic. Jest to książka, od której właściwie należałoby zacząć jakąkolwiek swoją edukację i szczerze powiedziawszy, jeżeli nie interesują nas specjalnie techniczne rzeczy czy jakaś głęboka praca z błyskiem, jest to książka, która właściwie wystarczy. Właściwie nic więcej czytać nie trzeba. Ta książka jest ciekawa dlatego, że uczy patrzenia i widzenia zdjęć tam, gdzie inni na przykład widzą zwykłe fotografie. A ciekawe w tej książce jest to, że Brian Peterson pokazuje rzeczy, o których właściwie w innych książkach się nie pisze. Pokazuje, jak patrzeć i czego szukać w kadrze. Uczy naprawdę podstawowych rzeczy, których zdjęcia zmieniają się absolutnie. Bardzo często oglądam fotografie w internecie, oglądam je w gazetach również i bardzo często autor tych zdjęć był w fantastycznym miejscu, ma przed sobą fantastyczną modelkę, ale nie potrafi skomponować tego kadru. I o ile słabe zdjęcie techniczne, jeżeli ma dobrą kompozycję, się uratuje, o tyle zdjęcie, które jest skopane od strony kompozycyjnej, nigdy zdjęciem dobrym nie będzie. Brian Peterson pokazuje, że należy ciasno wypełnić kadr. Pokazuje, że należy zwracać uwagę na tło. Pokazuje, że istotne są linie wiodące. I przede wszystkim to, co jakby dostrzegamy w tej scenie. Tak naprawdę przy pierwszym rzucie oka może się wydawać, że mamy przed sobą jedno zdjęcie do wykonania. Kiedy przyjrzymy się tej scenie i zaczniemy jej szukać, okaże się, że dobrych fotografii możemy tam znaleźć 5 czy 6. I do tego zachęcam książkę. Słuchajcie, chciałbym dzisiaj wam polecić książkę, która spowodowała, że przestałem wydawać duże pieniądze na to, żeby poprawić swoją fotografię, bo ja mam tak, zamiast kupować nowy obiektyw, nowy aparat, jeżeli chcecie osiągnąć coś nowego w swojej fotografii i zmienić ją o 180 stopni, to bardzo polecam pozycję Joe McNally'ego Świat błysku. Otwiera oczy, na pewno powoduje, że na kontrolę nad poszczególnymi aspektami swoich zdjęć zaczynamy patrzeć zupełnie inaczej na to, że można zupełnie inaczej zapanować nad światłem niż fotografując Bensla i że zaczynamy stosować światło błyskowe nie tylko po to, żeby zrobić sweetfocie na imprezie u cioci, gdy jest za ciemno, żeby ją zrobić bez lampy, a zaczynamy lampy używać po to, żeby osiągnąć określony efekt, który bez tego byłby niemożliwy albo bardzo trudny. Także bardzo serdecznie polecam. Najlepiej zainwestowane 99,90 fotografie, jakie można sobie wyobrazić. Tak się napatrzyłam na ten festiwal fotografii, że chyba sama zacznę robić zdjęcia, ale jaki mam sprzęt, to wam nie pokażę, bo po tym wszystkim, co widziałam na festiwalu, to mi nawet było wstyd wyciągnąć naszą kamerę, która wyglądała na zabawkową. Zapraszamy do księgarni edukacyjnej, bo mamy tam bardzo szeroką ofertę dla amatorów fotografii. No i cóż, ja idę.